Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Battle Realms. I tak jak mówimy ostatnio, będziemy się teraz bili z najgroźniejszym klanem, najbardziej mocnym klanem Lotosu. Dlatego najlepiej, najszybciej pobiegnąć w to miejsce i zająć sobie miejsce przy największej, jakby to powiedzieć, największym miejscu, gdzie jest ryż i woda. Do tego od razu sobie tutaj zbudujemy chatę. Jak najbliżej wody i ryżu. Potem już sobie zbudujemy drugą gdzieś tutaj, myślę, i trzecią tutaj. Na razie budujemy chaty, a potem potem się zajmiemy budynkami dla wojsk. Jak widać, tutaj dostaliśmy kilka nowych budynków. Łaźnie, rynek, świątynie oraz studnie. W czasie tej rozgrywki wam wytłumaczę, na czym one polegają. O, tutaj mamy chłopa Lotosu. Sobie zbiera wodę. Można sobie próbować go zaatakować. Tylko niech on sobie tutaj poczeka na razie jeszcze. Bo trochę się boję, że jak zaatakuję tego jednego chłopa, to potem mi się cała ich armia zna mnie rzuci. Dobra, niech oni poczekam trochę z tyłu. Tak, dobra, Shinja pójdzie pierwszy, tak. To jest jego... To zawsze jakaś taktyka, odcinamy temu klanowi drogę do wody. Nie, zostawcie to na razie. Tutaj mamy właśnie budynki Lotosu. To są chaty chłopa. No jak widać, one są dosyć specyficzne. No, klan Lotosu... klan Lotosu jest to głównie klan, który... jakby interesuje się magią. Jego wojownicy są, no, po prostu magami. Oraz mogą być takimi odrażającymi, nie wiem, istotami jakimiś. No się zobaczycie w trakcie, jak będę ich rozwalał. Nie będę wam tego tłumaczył, bo wiem, że i tak nie dam rady. Nie potrafię wytłumaczyć tego, jak oni wyglądają. No nie, no jeden musi tam zostać. Niech zostanie od domu. Idziemy im odcinać sobie drogę do wody. No dobra, niech stoją tutaj. Dobra. O, tam coś idzie. Zostawcie to, zostawcie to. No tak. O, tu mamy pierwszego ich... Dobra, rozwalimy to. Bo tutaj się będą robić ci chłopi i robić przez cały czas. Przy okazji widzieliście może tutaj kilkanaście sekund temu to jest taki jakby symbol jakiegoś ptaka. To nam pokazuje, że gdzieś przez lasy przedziera się jakaś jednostka wroga. I to pomaga czasami odkryć, jeżeli wróg chce nas zaskoczyć i zaatakować od tyłu. Jakkolwiek by to brzmiało właśnie jak teraz. Dobra, uciekać, pierdoły! Pomoc odchodzi! No tak, Kenji oczywiście poleciał. Co tam został? Oto mu mężnie! Bije się z chłopami! Dobra, tego wojownika smoka zostawimy. Niech on sobie odpocznie, a reszta tutaj zacznie atakować. Dobra, chłopi nam się trochę... To jednak oni pójdą dobrze tutaj, bo tutaj jest większe pole. Jeszcze jeden stąd.
i budujemy sobie teraz budynki. Gdzie by zbudować? Tu, tak gdzieś sobie walniemy. Sobie zawsze budowałem tutaj. Ale tak trochę inaczej teraz. Ha, chłop sobie idzie po wodę. Dobra, zbudujemy sobie najpierw budynki. Potem zaczniemy szkolić. Shinja, ty też możesz tam pomóc trochę, wiesz? Okej. To wy skoro nic nie robicie... zbudzie to wody, a wy pomożecie w budowaniu. To sobie zbuduję jedną... To już chcieli coś zbudować nowego, ale... Nie wyjdzie im to za bardzo. Co oni tu chcieli zbudować? Chatę chłopa. Co leś chce? O! O, to będzie epickie! Uuu, kto jest lepszy? Fight stulecia. Dobra, cio, ja tu oglądam. Lepszy na razie jest nasz chłop, ale nigdy nic nie wiadomo. Niesamowita walka, ale myślę, że mój wygra. I tak jest, jestem z ciebie dumny, wygrałeś... nie wiem, wycieczkę do Syberii! O kurde. No i chyba się wkurzyli, co? Dobra, odwrót, 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 pilnujemy tutaj. Spierdol! Uciekamy, uciekamy, uciekamy. No może trochę szybciej, co tutaj jest jakby tak trochę... on cię ten... no dobra. Pojemnika smoka już żegnamy. Śmieszne. Dobra. Budujemy dalej. Budujemy sobie łaźnię teraz. Łaźnia to jest miejsce, w którym szkolimy gejsze. W dosyć dziwny sposób, bo wysyłamy chłopa do tej łaźni i nagle nam się robi z tego gejsza, no ale... O, kolejny ich. Właśnie tak jak wam mówiłem, ich... ich żołnierze są bardzo dziwni, no... Większość z nich po śmierci zadaje jeszcze jakieś obrażenia. Właśnie tak jak ten, gdy umierał, jakieś rybaki z niego wyskakiwały i... zadawały nam obrażenia. Jeszcze inny ich żołnierz po śmierci... obszar wokół niego... staje się jakby niewidzialny. Znaczy, po prostu zakrywa... naszą mapę. Przydałby się tutaj ktoś jeszcze. Jeszcze inny po śmierci... wydziela z siebie jakby takie trujące substancje, które trują naszych... wojowników. Dobra, zbudowaliście? No to do roboty. Dobra, jeden wyjdziesz tutaj, gejsza też się nam przyda. Dobra, następny budynek, rynek, którego jeszcze nie widzieliśmy w ogóle w tej grze. On wygląda... tak, ale są jakieś takie bezpieczniejsze miejsce na postawienie go gdzieś tutaj. Trochę tą strażnicę za blisko zbudowałem. Co tutaj pójdzie i będzie pomagać przy okazji. I niech się zbiera armia lepiej tutaj. Albo tutaj nawet. Co tu idzie ciągle? Co tu było? Dobra, stójcie tutaj lepiej. Shinja może paść, gdzie jest gejsza, jest. No to zaraz go nam uleczy. Przy okazji, budynek gejszy. Mamy tutaj kolejne punkty do wydania. Pierwszy z nich to jest
Sztuka masażu. Geisha zużywa mniej wytrzymałości podczas uzdrawiania sprzymierzyców. I to na pewno już teraz sobie weźmiemy. Jest to bardzo przydatne. Jedna z fajniejszych... właśnie takich umiejętności. Okej. Okay. Tutaj nam się robią żołnierze powoli. A co do tego rynku? No na razie nie mam ryży, ponieważ no szkolimy sobie żołnierzy. Ale myślę, że w swoim czasie wam to pokażę. Rynek nam po prostu sprawia, że... Ale możemy chyba więcej ryżu mieć. Znaczy większy poziom maksymalnego ryżu i wody. Na przykład teraz mamy 800, a po wybudowaniu rynku, z tego co mi się wydaje, będziemy mieć 1200. Przynajmniej z tego co pamiętam. Okej. Okay. To nam się już zrobiło. Następny to jest medytacja. Zwiększa liczbę naturalnych uzdrowień wszystkich żołnierzy. Nie do końca wiem o co z tym chodzi. Trochę wstyd się przyznać. Rzecz nam się kończy. No tak. To było bardzo mądre z mojej strony, że... Nikt się szczerze, że nie robi. Tak, to bardzo mądre z mojej strony. Dobra, dalej. Pajęczy jedwab, gejsza otrzymuje mniej obrażeń od broni tnącej. Czy to się cały czas bawią? No p- Dobra, rozwalcie tą chatę chupa tutaj, co jest. O. Dziwne, dobra. Ryż jakoś idzie. Wszyscy już tutaj są? Tak, wszyscy są. Druga gejsza, niech będzie, przyda nam się. To jest epickie. Ten niszczy, ja ten odbudowuję. To mnie zawsze rozwalało. O, no już. Było zabawnie przez chwilę. Druga gejsza niech stoi tutaj. Nie wiadomo, czy nas coś nie zaatakuje z tej strony. Przy okazji dla gejsz bardzo przydatne są konie, gdyż... wiadomo. Biegnąc, gejsza zużywa wytrzymałość, a wytrzymałość u gejsz jest bardzo ważna, ponieważ właśnie tą wytrzymałością leczy naszych sprzymierzeńców. Przy okazji gejsza jest trochę wolniejsza od... zwykłych jednostek, dlatego gdyby siedziała na koniu, byłoby nie spowalniałaby po prostu naszych jednostek, o tak powiem. To zabrzmiało. Siedzi na koniu. Siedzę na koniu. Old Spice. Dobra. Jakiś chłop. Dobra, ty zostawisz. I zbudujesz tutaj rynek. Czy są jeszcze jakieś budynki tutaj? O właśnie, właśnie przy okazji. Co daje jeszcze rynek? On zwiększa nam... On zwiększa nam... ilość strażnic, które możemy mieć. Na przykład teraz możemy wybudować tylko jedną strażnicę, a właśnie po wybudowaniu rynku możemy mieć tych strażnic dwie albo trzy. Okej, okay, ale na razie skończy nam się czas, także ja sobie tutaj zapiszę grę. Na slocie drugim. I żegnam się z wami, trzymajcie się, na razie.